Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, jesteśmy uczestnikami wyjątkowego wydarzenia. Dzisiaj w przygodnym archiopactwie cystersów dokona się uroczyste pobranie relikwii błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego i mnicha w jędrzejowskim klasztorze. Jego życie obficie nasycone Ewangelią oraz odpowiedź dana Bogu na powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego doprowadziły go na wyżyny świętości. Jest błogosławionym patronem naszej diecezji kieleckiej, a od kilku miesięcy także patronem tego zacnego miasta, jakim jest Jędrzejów. Jeśli nawet nasz błogosławiony jest świadkiem wiary z dalekiej przeszłości Kościoła w Polsce z przełomu XII i XIII wieku, to w jego czcigodnej osobie, tak jak we wszystkich osobach świętych i błogosławionych, żyje prawda tak droga Ojcu Świętemu, również świętemu naszych czasów, Janowi Pawłowi II. To on mówił, że święci nie przemijają, ale święci rodzą świętych. Zatem święty biskup i mnich cysterski jest nam potrzebny ludziom XXI wieku, również jak on, konsekrowany łaską Chrztu Świętego, a tym samym powołany w nie mniejszym stopniu do świętości przez codzienne świadectwo wiary, czynu miłosierdzia i apostolskiego zaangażowania. Moi drodzy, zauważmy tego wieczoru i miejmy świadomość, że nasz błogosławiony, ten, którego szczątki znajdują się w tej pięknej trumnie, nie słuchał innego Słowa Bożego, ale takie samo, którym my dziś karmimy się podczas tej liturgii. Słyszymy to samo Słowo, jakie przed wiekami wybrzmiewało tam, gdzie się urodził w Karłowie, tam, gdzie studiował, tam, gdzie sprawował swoją biskupią posługę. Łaska tych samych sakramentów, zwłaszcza Eucharystii pokuty, umacniała i oczyszczała jego serce z tego, co grzeszne, słabe i niedoskonałe. Dziś liturgia słowa przesłaniem z Księgi Powtórzonego Prawa przypomina nam, że owocnym i szczęśliwym jest tylko to ludzkie życie, które cieszy się Bożym błogosławieństwem. Bezpieczna droga to ta, która naznaczona jest Bożymi przykazaniami. Z ich zachowania rodzi się życiowa mądrość i roztropność,
a nawet wręcz umiejętność dobrych decyzji i wartościowych wyborów. Niech i nam będą pomocne, natchnione słowa. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy. By z Twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia, ale ucz się ich i ucz ich zachowywać swoich synów i wnuków. Bracia i siostry, Boże Słowo nie jest przelotną informacją jednego dnia lub modnym newsem, który jutro już nikt nie znaczy, ale jest darem Boga dla człowieka. Jest słowem prawdy i życia pełnym ducha, który sięga wieczności. Kto tak przyjmuje Słowo Boże, inwestuje w to, co nieprzemijające, trwałe i owocne. Ponieważ Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na zawsze. Nauka, jaką Pan Jezus dał sobie współczesnym słuchaczom, jest tego przykładem. Pan Bóg w swoich propozycjach nie jest kapryśny. Jeśli coś proponuje człowiekowi, to daje mu to, co najlepsze. Boże prawo wyrosłe przede wszystkim w miłości Boga do człowieka jest niezmienne. I dlatego Pan Jezus mówi jasno, że nie przychodzi, aby w czymkolwiek zmieniać Boże prawo, ale je wyłącznie wypełnić. Daję przykład, że kto idzie tą drogą, nigdy się nie zawiedzie. Jednocześnie jego ostrzeżenie jest nadal aktualne wobec tych wszystkich zuchwalców, którzy myślą inaczej lub różnymi sposobami, często w imię mody, nowoczesności, źle zrozumianej demokracji, postępu, obalają Boże prawo. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. My jako chrześcijanie często idziemy za duchem świata, a ten nigdy nie jest duchem Ewangelii, a tym samym nie jest duchem Chrystusa i Kościoła. Dojrzała duchowość i dobrze zrozumiana tożsamość chrześcijańska nie pozwolą nigdy, abym wchodził w kompromisy ze złem w jakiejkolwiek postaci. Dotyczy to zarówno moich osobistych postaw, życia małżeńskiego, kapłańskiego i zakonnego, drogi narzeczeńskiej, sprawiedliwości społecznej każdego szczebla, czy też uczciwości zawodowej. Być chrześcijaninem to wielkie zadanie. Bez łaski Bożej i nieobecności Chrystusa w naszym życiu wszystko inne i wszystkie pomysły będą jak plewy, które wiatr rozmiata. Moi drodzy, jakże wiele jest utraconego ludzkiego szczęścia tylko dlatego, że człowiek stał się cenzorem Bożych przykazań i Ewangelii, a nawet inżynierem i konstruktorem nowego prawa bez Boga i miłości, prawdy i sprawiedliwości. Niestety winnych nie należy szukać gdzieś daleko, ale pierwszym i najbardziej niebezpiecznym wrogiem jest moje kłamliwe, zdradliwe i nieuczciwe ludzkie serce. Popatrzmy,
Kiedy nasz błogosławiony dostrzegał zło w królewskim Krakowie, nikogo nie sądził, ale sam podjął życie skromnego mnicha, aby modlitwą i pokutą wypraszać potrzebne łaski, nawrócenia i przemiany. Tego wieczoru ośmielę się powiedzieć, że dał sobie taki czas miłosierny, powiedzmy nawet takie święte lata miłosierdzia. Nie chciał, jak uczy Ojciec Święty Franciszek, zaczynać się tylko na tym, co zewnętrzne, gdzie często dominują uczucia zazdrości, pychy i zawiści. Ale dobre chciał leczyć siebie i otaczający go świat. Niech zatem jego błogosławiona obecność w czcigodnych relikwiach, gdziekolwiek dotrą do ludzi w Polsce i na świecie, będzie znakiem prawdziwej miłości wiary, dobra i pokoju serca, także naszego serca. Amen. Thank you.
chwilę rozpocznie się pobieranie cząstek relikwii naszego głównego relikwiarza Kości Błogosławionego Wincentego. Jak już wiemy, te cząstki będą przekazane w relikwiarzach w przedmiotach kultu do różnych parafii w naszej ojczyźnie, do tych parafii, którzy proszą o relikwie Błogosławionego Wincentego Kadłubka. W tym czasie, kiedy będą relikwie pobierane, my będziemy się modlić. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty Kadłubku, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty Orędowniku naszego Boga, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, wierny sługo Jezusa Chrystusa, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, pokorny przycielu Królowej Niebios, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, wołający miłością do Jezusa Eucharystycznego, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, gorliwy pasterzu ludu Bożego, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, ozdobu Kościoła Świętego, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, chlubo zakonu cysterskiego, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, wzorze Kościoła ubogich, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, słynny biskupie krakowski, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, odważny czcicielu biskupa Stanisława, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, męż nauką i cnotą znakomity, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, sprzętny naszych dziejów pisarzu, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, roztropny doradco królewski, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, zgardzicielu zła światowego, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, przykładzie zakonnej karności, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, wzorze pokory i pokuty, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, ojcze opuszczonych sierot, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, słynny cudotwórco jędrzejowski, bądź się nad nami. Błogosławiony Wincenty, strzelbierzu sprawiedliwości, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, obrońco prześladowanych, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, pocieszycielu sprawionych, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, nauczycielu miłości ojczyzny, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, opiekunie ludu wiernego, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, stróżu ojczystej ziemi, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, patronie Polski, zawsze wiernej Kościołowi, bądź się za nami. Błogosławiony Wincenty, jutrzenko lepszej przyszłości, bądź się za nami. My grzeszni pokornie prosimy, aby nas Bóg łaską niezłomnej wiary obdarzyć raczył. Aby nas Bóg nadzieją wiecznego szczęścia pocieszyć raczył. Aby nas Bóg miłością ewangeliczną natchnąć raczył. Aby nas Bóg w przywiązaniu do Matki Kościoła wspomagać raczył. Aby nas Bóg i Kościół w Polsce męstwem obdarzyć raczył. Aby nas Bóg wierności Kościołowi zachować raczył. Aby nas Bóg i rodziny polskie opieką swą otoczyć raczył. Przyjdź się za nami, błogosławiony Wincenty.
aby nas Bóg i młodzież naszą w trzeźwości ugruntować raczył. Przyczyń się za nami, błogosławionice. Aby nas Bóg od nałogu pijaństwa bronić raczył. Przyczyń się za nami, błogosławionice. Aby nas Bóg od niewiary i ateizmu chronić raczył. Przyczyń się za nami, błogosławionice. Aby nas Bóg i młodzież polską w czystości zachować raczył. Przyczyń się za